I witajcie w piątym odcinku ZTS 2, dokładnie Euro Truck Simulator 2 i DLC zatytułowanym Deski. W tym odcinku jestem już w tartaku Johna Deere'a pod Olsztynem, w którym zabiorę transport desek do Gdańska. Będzie to dosyć krótka trasa. No nic, odpalamy silnik, włączamy bieg i jedziemy po deski. Oczywiście już przyjąłem zlecenie, przyczepa przygotowana, dokumenty dostałem, aby podpiąć naczepę i odjazd. Oto jedziemy. Ja do zaczepiania naczep używam kamery numer 3. Wiem, że większość powie, że kiepskie, że lepiej skorzystać z lusterek, ale mi tak łatwiej zaczepić naczepę. Będzie śmiech, jak stąd wyjechać teraz. Z boku stoi naczepa z dwoma kontenerami. Może ja się sposiłkuję tą kamerą trójką i wyjadę i wyjedziemy z tartaku. A, jeszcze zobaczmy na mapie, jak wyglądać będzie nasza trasa. Według mapy pojedziemy. Wyjedziemy na drogę numer 7 i drogą numer 7 skierujemy się do Gdańska. Dokładnie nie wjedziemy do centrum, tylko wjedziemy prawdopodobnie na obrzeża Gdańska, gdzie znajduje się firma, do której mamy dostarczyć deski. Bo odcinek 5 z Euro Truck Simulator 2 i DLC ma tytuł Deski. No to jedziemy. Kto tu postawił naczepę z dwoma kontenerami? No co za ludzie nie myślą, no. Ach, niemyślący pracownicy tartaku. Co za ludzie, no, no nie myśleli po prostu, nic, wyjeżdżam z tego tartaku. I kierujemy się drogą numer 7 w kierunku Gdańska, czyli krajową 7. No tak, to rozumiem, nie wiem, to jest droga numer 7 czy krajowa 7, no nie jestem pewny, no nie będę wam kłamał. No co dokładnie wieziemy, zaraz sprawdzimy. Dokładnie wieziemy drewno, czyli drewniane deski z Olsztyna do Gdańska. Załączyć światła, bo wyjeżdżam, jest 18.30, 18.40 prawie, ja bez światła jadę. No. Wyjedźmy jeszcze kawałek. Sprawdźmy, czy coś z lewej strony jedzie. O, właśnie mnie ktoś przepuszcza, dzięki. Kolega w Skodzie, Oktawii, przepuścił, wypuścił mnie z wyjazdu. Podziękujemy światłami awaryjnymi, jak to robią kierowcy. No, my jedziemy w kierunku Gdańska. Do przejechania mamy 133 km. Teraz powiem, że zapraszam wszystkich youtuberów na kanał Lukcio26. Znajdziecie tam dwa nowe filmiki. Pierwszy filmik to coś dla tych, którzy lubią samochody strażackie. Archiwalne nagranie przejazdu wozu bojowego jednostki ratowniczo-gaśniczej z Opola Lubelskiego w województwie lubelskie przez moje miasteczko, w którym mieszkam, czyli miasteczko Poniatowa, też w województwie lubelskim. Przejazd rejestru fabryczny na sygnałach, gdzie jechali, nie wiem. Ten samochód, który tam widziałem właśnie w tym filmiku, obecnie stacjonuje w posterunku OSP Poniatowa. Zastąpił on stara 244. Oczywiście razem z tym Mercedesem stacjonuje również tam Jelcz 315. Jelcz w naszym posterunku, wcześniej była to zakładowa straż pożarna firmy EDA, stacjonuje od samego początku, jest w naszej jednostce strażackiej. Był przez pewien czas, następnie był tam star 244 z PSP Opole Lubelskie, który został zastąpiony Mercedesem, a star, z tego co zauważyłem ostatnio, jak byłem kiedyś w Opolu, przejeżdżałem, bo była zamknięta droga dojazdowa w kierunku Stokrotki w Opolu Lubelskim, stał tam
stał tam właśnie Star 244 z naszego posterunku OSP. My dostaliśmy Mercedesa i z tego co widziałem, choć nie udało mi się nagrać, często na akcję wyjeżdża Mercedes. Jelcz jest tylko i wyłącznie do pomocy Mercedesowi. I w razie pomocy zostaje wysyłany przez nasz posterunek. U mnie w mieście, w którym mieszkam, oprócz posterunku OSP, znajduje się stacja pogotowia ratunkowego, na której stacjonuje Volkswagen Crafter, karetka specjalistyczna, czyli z literką S. Karetka została zakupiona przez powiat opolski oraz naszą gminę, czyli gminę powiatową i gminę Łaziska. Czyli jest to karetka specjalistyczna obsługująca gminę, naszą, moją gminę powiatową, gminę powiatową, część powiatu opolskiego oraz gminę chyba Łaziska, nie jestem pewny. Ale wiem, że często ta karetka przejeżdża przez moje miasto. Choć nie udało mi się nigdy ją nagrać, może kiedyś, jak będę miał okazję, będę miał ze sobą aparat cyfrowy, to nagram dla tych, którzy lubią pojazdy takie jak karetki czy straż. Nagram wam przejazd tej karetki specjalistycznej z mojego miasta. Jest to Volkswagena Craftera. Jak widzicie, jedziemy drogą numer 7 w kierunku z Olsztyna, spod Olsztyna, w kierunku Gdańska. A na naczepie wieziemy drewno. Powinno to być jako zapisane jako zaraz. Powinno to być opisane jako deski, a nie drewno. Drewno to są kłody drewniane, to bym zrozumiał, że to jest drewno. A tu mamy deski. Jedziemy. Podziwiamy jak zmierzch ukazany w grze. O, autobus nas wyprzedził, musimy się śpieszy. A my sobie jedziemy. A my podążamy sobie spokojnie do Gdańska. Znaczy, nie do centrum Gdańska, tylko na obrzeża Gdańska. I już teraz mogę powiedzieć, że w szóstym filmiku odwiedzimy Skandynawię. Być może będzie to Dania, może Norwegia, może Szwecja, a może Finlandia. Tego dowiecie się w odcinku numer 6 z Euro Truck Simulator 2 i DLC. Na razie skupiam się na jeździe w kierunku Gdańska, nie centrum Gdańska, ale Gdańska. Dokładnie jadę według mapy, którą wam wcześniej pokazałem, na obrzeża Gdańska. Ale jest to Gdańsk już. Ale jak mówiłem w odcinku numer 6, z Gdańska udamy się i odwiedzimy Skandynawię. Jaki to będzie kraj skandynawski? Tego dowiecie się w odcinku numer 6. Roboty drogowe z boku. O, dognęliśmy autobus. Jakieś zakorkowanie lekkie. Mamy lekki korek, no nic. Jedziemy. Co tam się dzieje z przodu? Ciekawe. Nic, jedziemy. A, mówiłem wam, że dodałem jeden filmik. Nie skończyłem tej rozmowy, więc powrócę. Dodałem jeden filmik, o którym już mówiłem i dodałem drugi filmik. Jest to czwarty odcinek z Euro Truck Simulator 2 i DLC zatytułowany Nie ma jak czołg, w którym to pokonywałem trasę z Warszawy do Olsztyna, wioząc 45-tonowy czołg Leopard 2, dostępny w paczce militarnych naczep, którą znajdziecie na forum w podanym przy niego filmiku opisie. Tam jest link, klikacie, rejestrujecie się, wchodzicie w dział pliki i macie tam na przykład ciągniki do gry, dodatki i modyfikacje, interiory, czyli wnętrza do ciężarówek. Macie tam mapy, naczepy oraz skiny, czyli tak zwane malowania ciężarówek. Trzeba znaleźć pakiet militarnych naczep na forum ETS2. Wchodzicie w dział pliki, następnie naczepy i szukacie
Military Cargo Packs. To tak się nazywa, czyli lub coś z military w tytule posta. I tam macie dostęp do paczki militarnych naczep, dającej 40, chyba dokładnie 40 naczep militarnych. No ja już mam za sobą chyba dwa transporty militarne. Nie, jeden transport militarny w tej serii chyba się. Ja się nie pamiętam, nie będę wam kłamał. Najpierw skupię się na jeździe. Przede mną jeszcze 22 km do celu. Mówię sobie, a tu już niedaleko celu jestem. Tak było w przypadku trasy Warszawa-Olsztyn. Opowiadałem wam coś i nagle patrzę, a ja już jestem w Olsztynie. Tak szybko leci trasa. Na pewno dłużej będzie, trafi mi się długa trasa na Skandynawię, więc nie wiem, czy ją podzielę na dwa filmiki, czy zrobię jeden taki duży film z całej trasy. Też nie wiem. Zobaczymy. Zobaczycie w szóstym odcinku z Eurotruck Simulator 2 i DLC. Oczywiście wszystkie swoje filmiki, dla ścisłości, podpisuję Eurotruck Simulator 2, daję numer filmiku oraz jego tytuł. Ten odcinek, który teraz dla was nagrywam, jest piątym odcinkiem z mojej nowej serii, z mojej serii gier. Kurczę. Przejechałem skręt w prawo, zagapiłem się, zagadałem się, przejechałem skręt w prawo. Muszę sprawdzić, czy nie mam jakieś ciężarówki, samochody z tym, żeby coś nie przygrzmocił. I teraz kamera numer 3, która mnie ratuje, która mi zawsze pomaga. Zagapiłem się, a ja miałem skręcać w prawo. Zdarza się. No i udało się. Jesteśmy właśnie w firmie, z której mieliśmy dojechać. Czyli nie jesteśmy w Gdańsku, a na obrzeżach Gdańska. A nasza firma to firma Sano. Czyli rolnicza firma, która potrzebowała desek, ale po co, to nie wiem. I dojechaliśmy. I w tym momencie kończy się piąty filmik z Eurotruck Simulator 2 i DLC zatytułowany Deski. Już teraz zapraszam wszystkich na szósty filmik z Eurotruck Simulator 2 i DLC, w którym to odwiedzimy Skandynawię. A gdzie dokładnie na Skandynawie będzie kurs? Tego dowiecie się w odcinku szóstym, na który serdecznie zapraszam.